To jest pierwsze ujęcie, tak? Dzisiejsze. Ugryź łapie iskierki. No znowu jesteśmy w lesie. I znowu jesteśmy w lesie. I od pół godziny rozmawiamy o kolejnym wypadzie. O planach na następne... No, na następny tydzień tak naprawdę. Na razie na następny tydzień, ale już myślimy o tym, co będzie. A będzie się działo. Będzie się działo i podróżniczo, i motoryzacyjnie. Na pewno. Będą niespodzianki. Będziecie, myślę... zaskoczeń, co się będzie działo, szczególnie motoryzacyjnie. No. A w a rodzinnie? My też możemy powiedzieć, że... A rodzinnie? Tutaj, właśnie. Pakujemy się wszyscy w busa i jedziemy do Sopotu. I tam już jesteśmy umówieni z moimi rodzicami, którzy przejmują dzieci na co najmniej tydzień. Zawozimy im je na naprawdę tydzień i nie trzeba będzie przyjeżdżać w trakcie. Chyba. Mhm. Ale i szybko wracamy. Za dwa dni tam pobędziemy ze względu na różne inne jeszcze plany tam na miejscu, ale potem wracamy tutaj. No i dalej to nie wiem. No nie wiem, czy będziemy mówić. Się zobaczy. Nie będziemy mówić, ale plan jest bardzo... ciekawy. No, ciekawy. Oby się udało wszystko zrealizować zgodnie z naszym planem. No i wtedy trochę odpoczniemy, trochę się zmęczymy, ale w taki fajny sposób sportowy. No. Zobaczymy. Trzymajcie kciuki, żeby nam się udało, ale i tak już jest, słuchajcie, super, nawet jakby się nic nie udało, to sobie właśnie odpoczniemy i pobędziemy trochę sami. Choćbyśmy mieli pobyć w ogrodzie i porobić nic, to będzie ekstra. To też będzie fajnie. Takie sytuacje nie zdarzają się często, że dzieci są zabierane w ogóle wszystkie. Czekaj, kiedy się zdarzyło ostatni raz? No właśnie, w zeszłym roku były na takich. W Sopocie, a w tym roku pierwszy raz oddelegowujemy całą trójkę. No i no szacun dla dziadków, jakby co, to możemy wozić je nawet, nie wiem, na Nordkap, żeby tam pobyły z wami tydzień. Ale dobra, tydzień w Sopocie to jest miasto. No i dzięki, polecamy się. A póki co właśnie, wróćmy do niedzieli. Tak wyglądają nasze plany na resztę dnia. Jest ognisko, jest jedzenie w torbach, które zaraz będziemy przygotowywać. Piwo zero, żeby się tam ktoś nie czepiał. I dzieciaki mają swoje sprawy. A co jest w puszce? Radler. A teraz właściwie pomyślałam, czy to jest 0, czy to jest 2%. Ale doleć ci tam? Tego mojego? A dolej mi. A 2%. No ale dobra. To cię złoży. Miło jest po prostu. No to cyk. Dobrze jest, ugryziu? Dobrze jest, misiu? Tu chyba się rozbiło jakieś alternatywne obozowisko. Bawicie się? Okej, super. Fajnie, Wodziu? No. Czekaj, zrobimy sobie podstawkę pod głowę. Nam było wygodniej. Dobrze? Co tam jest? Ja. Czyli? Wodziu. Wodziu. Dobrze. Fajnie, nie, Wodzio? Ojawnowy. Posiłek trwa. Babcia przywiozła troszkę ciepłego jedzenia. Jeszcze nawet nie zrobiliśmy kiełbasek na ognisku. Ale już wszyscy mają dość jedzenia. Wszyscy się tak najedli, że nie wiem. Co tam? Nie, dzięki. Nie. Jeszcze nie. Zjem sobie za chwilkę jagody z kluskami. Jeszcze jedna. Przyszła. Czekam, mama, już! Jeszcze na Klarę poczekamy i sobie zrobimy fotę we troje. Znaczy we czworo w sumie. Fajnie się buja? Tak. Mogę? Proszę. Ja? A co chcesz zrobić? Trzymać. Trzymać? Gdzie jest Wodzio? Kuku! Gdzie jest Wodzio?
Wadeczek? Wadziu, gdzie ty jesteś? Tu! O, i teraz słyszycie. A, on ma łapę rozwaloną i dlatego tak słabo idzie. A ty już go tu od aktorów wyzwałeś. No, czyli nie ściemnia. No dobra, to go rzucam tam. Nie, nie! Nie! Nie, Klara go dobije, znając Klarę jeszcze. Wadek, tutaj nie rzucaj piłką. Bo coś komuś wylejesz, albo co gorsza, wrzucisz piłkę do ogniska. Ugryź już czeka na posterunku. Dziadek go odwozi do domu. Leśnym samochodem. Zadowolony Ugryź? Nie, nie wiem. Pakujemy manele, spadamy. Ale gryzą komarzyska. Klara, siadaj. My już w domu. Hej. Powiedz coś na podsumowanie tego dnia. Coś na podsumowanie tego dnia. No, to by było na tyle. Nienapalone. Siedzimy, czekamy, aż dzieci się zmęczą, wybawią. Idziemy spać. To znaczy one idą spać. No to baj. Powiedz dobranoc, Klara. Baj, baj! O, dobranoc! Przepięknie to zrobiłaś.